Witam, moi drodzy. Jak się poczuło, co domyślacie, dzisiaj oczywiście na tapetę idą jelenie. Oczywiście każdy z Was ma na pewno swoje miejsca, jeżeli chodzi o czatowanie. Miejsca występowania jeleni, to są lasy, łąki, jakieś śródpola, zagajniki. Dlatego, to zawsze mówię, taką podstawą do wyjścia w terenie, to zawsze, kochani, będę powtarzał, to jest znalezienie miejsca. Ja tak pamiętam, jak zaczynałem wiele lat temu, też gdzieś tam wyczytałem, coś zobaczyłem, poszedłem, rozłożyłem się, czekałem bezproduktywnie nawet i parę dni, oczywiście czasami z noclegiem, bo miałem wielką nadzieję, że mi się uda sfotografować, co oczywiście okazało się nieprawdą. I zamiast jeleni to się skończy na jakichś sikorkach, szpakach i tym podobnym. Dlatego podstawą jest doskonałe rozeznanie terenu. Ja oczywiście, no, możecie powiedzieć, że no tak, bo ja tutaj jestem, cały czas je robię, bo przecież, no fakt, mam ileś set tysięcy zdjęć jeleni, ale kochani, ja też sobie musiałem te miejsca wyszukać. To nie jest tak, że mi to przyszło łatwo, ponieważ znam te tereny, poznawałem przez kolejne lata. W tej chwili wiem, gdzie one nocują, gdzie przebywają w swoich ostojach, gdzie wychowują młode cielaki, łańki i wiele, wiele innych aspektów. Ale powiem szczerze, czasami się pewne tematy mogą przejeść. W sensie ujęć, dlatego ja na przykład teraz szukam nowych miejsc, innych, nietypowych, bardzo ciekawych pod względem środowiska, również całego otoczenia. Kiedy pokazywałem Wam, jak się buduje czatownię na żurawie, to teraz sytuacja, jeżeli chodzi o byki. Słuchajcie, jeżeli chodzi o byki, to jest trochę inna sprawa. Znaczy tak, możemy zrobić sobie czatownię, tak jak widzieliście, możemy postawić gdzieś namiot, żeby ten zapach zminimalizować. Zgadza się. Natomiast ja bardzo często, powiedziałbym, no 70% zdjęć, tych, które znacie, moim zdaniem tych najlepszych, no aczkolwiek jeszcze nie wszystkie pokazałem, to są zdjęcia robione z podchodu. Znaczy w cudzysłowie podchodu, bo tak naprawdę siedziałem między trzcinami, to zaraz zobaczycie na filmie, i po prostu czekałem. Dlaczego czekałem? Bo byłem pewien, i że one tędy pójdą, dlatego że poznałem ich tak zwane weksle, czyli drogą, którą one idą do ostoi czy do lasu i wracają. Dlatego no, nie była też wymagana ta budowa czy postawienie nawet zwykłej siatki. Aczkolwiek lubię za siatką pracować, o czym doskonale wiecie, ponieważ mam tą swobodę ruchów za siatką. Inaczej, jeleń, jak jestem nieruchomo, on mnie nie widzi. Ja mu się zlewam. Żebym też twarzy nie pokazywał, bardzo często mam kominiarkę założoną, siedząc w trzcinach, znaczy mam tylko oczy i usta i to w zupełności wystarczy, bo wiecie, no o, białe czy jasne, z daleka widzę. Ale to jest oczywiście stosowane w momencie, kiedy wiecie, że w danym miejscu występuje, bo moje ulubione słówko, powtarzalność wyników. Nie, że raz zobaczyliśmy, już się sadzimy. Można na ryzyko, ale polecam zrobić to ileś razy, jak one się często pokazują, czyli wtedy bas, wiecie. Oczywiście, jeżeli chodzi, to jest, jeżeli chodzi o zasiadkę. Natomiast, jeżeli chodzi o podejście byka z podchodu, to jest sprawa o tyle ciekawa, że nie każdemu ona się udaje, bo to trzeba wiedzieć, znaczy inaczej, muszą być spełnione pewne warunki. Czyli tak, wiatr, nie daj Boże, czasem nie w stronę byka, czy jeleni, czy tylko odwrotnie, to raz. Fajne w miarę oświetlenie, czyli z reguły się sadzimy rano, późnym wieczorem. Ja osobiście odpuściłem. Dlaczego? Dlatego, że no to już one z reguły wychodzą w takich porach, gdzie ja nie mam szans zrobienia dobrego zdjęcia. I no to tylko tyle, że sobie poglądam. I teraz na przykład popatrzcie na ten
staw po mojej prawej, a waszej lewej stronie. To jest właśnie typowe miejsce, w którym one występują. Po prostu, one tam wypoczywają tak naprawdę. Szczególnie teraz, kiedy już rzuciły poroże, kiedy za moment już w zasadzie im zaczynają rosnąć nowe, tak zwane jest w scypułach. No nie wiem, czy wiecie, taka ciekawostka, moi kochani, poroże jelenia jest jedyną tkanką na świecie, która rośnie najszybciej. No, naukowcy obliczyli, że centymetr na dobę. Niektórzy mówią, że na 2 doby, ale chodzi o to, że to jest przyrost nieprawdopodobnie szybki. Nic nie rośnie tak szybko jak poroże jelenia. Oczywiście mówię wam o tej wyspie, o tym spuszczonym stawie, tylko dlatego, że ja tutaj po prostu je robię. Tak, no nie ukrywam, jest to, niektórzy się śmieją, że to jest na łatwiznę poszedłem. No tak nie do końca, kochani, bo ja się na 10 zasiadek tutaj, 2 kończą się w miarę sukcesem. Czasami w ogóle. Uwierzcie mi, mimo że Dolina Baryczy słynie z ogromnej ilości zwierząt, znaczy podejrzewam, że wasze tereny też, ale ja nie raz i nie dwa wracałem stąd z pustą kartą. Oczywiście co nie pozwala, mówię, mi się załamywać, bo to jest przyroda. Przyroda jest nieprzewidywalna, o czym zawsze powtarzałem, zawsze będę to powtarzał. Także, kochani, to, że one tam są, pamiętam sytuację sprzed paru lat, rykowisko, kiedy na takiej właśnie wyspie, w odległości niecałych 100 metrów ode mnie, z kolegą, w zasadzie z 2 osobami fotografowaliśmy, znaczy chcieliśmy sfotografować byka. Słuchajcie, na jednej tej, dokładnie na tej wyspie było 7 byków. Ryczały jeden na drugim, mierzyły się no nie tylko wzrokiem, ale też głosem. Słuchajcie, żaden nie wyszedł przez 2 dni, a po prostu my musieliśmy już wyjeżdżać, nie miałem więcej czasu, musiałem wracać do domu. Nie wyszły, po prostu nie wyszły. No i co z tego, że ja widziałem poroże, jak... No kochani, no tak bywa. Dlatego fajnie jest, cudownie jest, jak jest ten czas typu kwiecień, kiedy już jest woda napuszczona, one się przeprawiają. I to są właśnie te zdjęcia, które doskonale znacie, moje parowozy. Czy chociażby sławny Exodus. Który, mówię sławny, kochani, bo w nich się parę redakcji na świecie zakochało i po prostu Amerykanie, Kanadyjczycy i inni, tudzież Francuzi oglądają te zdjęcia, ale to właśnie było zrobione na tego typu stawach. Moi drodzy, ciuchy doniosłem, to znaczy statyw, sprzęt, siatki maskujące, które znacie, a teraz oczywiście idę. Moment. Się zmachałem strasznie. Teraz idę, kochani, stawiać siatkę, bo są nasi bohaterowie. Zaraz wam pokażę, bo już są byki. Myślę, że one zaraz będą się przeprawiać. Znaczy przeprawiać, no będą po prostu szły przez wodę do swoich ostoi. Słuchajcie, mają taką ulubioną miejscówkę, gdzie może nie zawsze, ale bardzo często tam przebywają. Zaraz to zobaczymy. Oczywiście jak zawsze moja najlepsza psia psiuła, czyli gapa ze mną, jest bardzo karna. Co ważne, ona nie szczeka. Znaczy tak ją nauczyłem, żeby się nie wydzierała, jak coś zobaczy.
chciałem postawić siatkę, ale one właśnie idą. Zaraz wam to pokażę. Są na tyle daleko, że mnie nie zobaczą, a ja jestem, kochani, przede wszystkim bez ruchu. To jest bardzo ważne. W tym stroju, jak tak zostanę spokojnie, mamy to, co chcemy. Są jakieś 50-70 metrów ode mnie. I słuchajcie, patrzą się w moją stronę. Widzicie, że gołe przechowują po to, żeby nie widziały twarzy. Jelenie po prostu, one, ich gałki oczne reagują na ruch. Jak jestem, słuchajcie, bez ruchu, spokojnie. Przechodzą bardzo często, bardzo blisko, nic się nie dzieje. A wyszła piękna chmara jaka? Popatrzcie sami. Ktoś kiedyś powiedział, że oj, na jelenie to musi być super czatownia, uszczelniona, żeby nie było czuć zapachu. Nie. Może być oczywiście, bo chroni nas od wiatru, od deszczu, od brzydkiej pogody, ale te zdjęcia, które znacie moje, w 80% wykonywałem bez jakiejkolwiek siatki czy kamuflażu. Przetestujcie to kiedyś. Siądźcie sobie na tle trzcin, zobaczcie, jak jeleń będzie szedł. Życzę wam tego. I uwierzcie mi, jak się nie będziecie ruszać, jest po prostu efekt gwarantowany. Ja, żeby być jeszcze bardziej pewny, po prostu stawiam siatkę, dwie sztyce siatkę, ale siatkę, słuchajcie, nie jakąś tam nie wiadomo jaką, zakamuflowaną, aczkolwiek taki profesjonalny kamuflaż też robię i bardzo go lubię, tylko zwyczajną taką ścianę, czyli dwie sztyce, siatka, ja sobie za nią jestem. Dlaczego? To wam teraz wytłumaczę. Po pierwsze, rozłożenie takiej czatowni trwa 1,5 minuty, dwa, mamy komfort ruchu za siatką. Czyli słuchajcie, możemy się położyć, możemy coś zjeść, napić się herbaty, kawy i wtedy z daleka my w ogóle nie jesteśmy widoczni. Inaczej by sytuacja wyglądała, kiedy no, byśmy się wiercili, nie będąc osłoniętym. To jest właśnie taka różnica. Dlatego ja na przykład osobiście lubię siatki, o czym wiecie. Często stawiam właśnie taką ścianę i to w zupełności wystarczy. Inaczej się ma sprawa, jeżeli chodzi o ptaki. W poprzednim odcinku w żurawiach ja nie robiłem zadaszenia, jak kojarzycie, ale dlatego, że nade mną była sosna, gęsty las, więc nie miałem takiej potrzeby, bo wiem, że stamtąd żurawie by nie nadleciały. W przypadku stawu, tak jak tutaj jestem, gdzie nade mną praktycznie nie ma nic oprócz nieba, ja taką w przypadku, kiedy się sadzę na żurawie, czy w ogóle na pilika, na jakiekolwiek inne, na przykład drapieżniki, typu na przykład błotniak stawowy, to ja mam zadaszenie przykryte trzcinami, bo wiadomo, o skóry mnie zawsze zauważy i po prostu nie siądzie. Ale w przypadku jeleni nie mam potrzeby aż takiego super kamuflażu. Mam nadzieję, że słyszycie te krzykliwe, które są niedaleko. Tak się, kochani, rozglądam, bo nagrywaniem, ale no często mnie też jelenie potrafią zaskoczyć. Po prostu sobie idą przez wodę. I dzisiaj mamy piękną pogodę, to znaczy trochę wieje, ale mamy 3 stopnie ciepła tylko. Wiatr umiarkowany, piękne słoneczko, więc myślę,
że po południu one wyjdą, bo one wychodzą każdego dnia, tylko teraz jest kwestia, w którym miejscu. Tutaj to rozlewisko, na którym jestem, ma prawie 300 hektarów i muszę się później skupić, przewidzieć ewentualne ruchy i mam nadzieję, że mi się to uda. A wy będziecie świadkami, kochani, bo skupię się oczywiście na filmach i nie ma problemu. Oczywiście wszystkie filmy, które ja kręcę tutaj, są nagrywane w czasie rzeczywistym. Mógłbym wrzucić te filmy sprzed paru lat i bym powiedział, że to teraz jest zrobione, ale uważam, że byłoby to bardzo nieuczciwie w stosunku do was, a ja bym się czuł jak, wiecie sami, więc po prostu tego nie będę nigdy robił i tego po prostu nie robię. To chodzi też, moi drodzy, o tą etykę fotografa przyrody i, no ale to już jest oczywiście temat na inny odcinek, bo tej etyce też będziemy poświęcać dużo uwagi, dużo czasu, to też będę o tym co jakiś czas, kochani, przypominał. Za ostre światło. Przy takim wiadomo, no nie robimy fotek, ale kochani, ja to wykorzystam na zrobienie sobie posiłku i po prostu krótki odpoczynek, no i za parę godzin po południu z powrotem w teren. No to nic, idziemy. No i moi drodzy, to jest to, o czym, kochani, mówimy. Popatrzcie. Trzeba być ciągle czujnym. Łańki, byczki już bez poroży. Pięknie. Patrzcie, moi drodzy. Czek nagrywaj co chwilę takie niespodzianki. Zdecydowałem się, że jednak będę kręcił, nie będę robił zdjęć. Patrzcie. To jest właśnie magia zasiadek. A takie sceny, które widzimy, po prostu nam, kochani, wynagradzają ten nasz trud, przygotowania. Nierzadko daleką trasę, marznięcie, ukąszenia i tysiące różnych fajnych innych rzeczy, które temu towarzyszą. Czyli tak, pierwszy z prawej, teraz z lewej. Uwaga, uwaga, nie stoją. I teraz mamy z prawej, popatrzcie. Popatrzcie. Same łańki. Na przodzie licówka, która prowadzi. Reszta bezwzględnie się słucha. Kochani, oczywiście przypominam, że to jest wszystko na żywo kręcone. W czasie rzeczywistym, popatrzcie. Wybaczcie te ruchy nieprofesjonalne obiektywu. O. Popatrzcie. Bajka. Teraz lecimy na lewo. Te, co z lewej wybiegły, są, stoją. Za chwilę dołączą do reszty. Słyszycie? Gdzieś tam jeszcze się... Niesamowite. Popatrzcie. Mówiłem, dołączą i w las. No, taka piękna chmarka. Patrzcie. I to są, kochani, właśnie te niespodzianki, o których ja mówiłem. Właśnie miałem iść na obiad, co wam zasygnalizowałem. Usłyszałem charakterystyczny plusk. Tak mogą iść tylko jelenie przez wodę, co zresztą widzieliście przed momentem. Ja się, przepraszam za trywialność, cholernie cieszę, że
w czasie rzeczywistym udało nam się sfilmować to, o czym ja wam opowiadam. I popatrzcie, ja nie mam żadnej siatki, o czym wcześniej mówiłem, żadnych zabezpieczeń. Tutaj za mną są takie malutkie trzcinki. Czekajcie, może teraz kamerą pojadę. O, coś takiego. One za tych trzcin jakieś, no nie wiem, no może 80-100 metrów poszły. Dalej oczywiście. I po prostu się udało. No i to jest właśnie, kochani, piękne. Czyli kolejny dowód, że na byki nie trzeba mieć żadnych kamuflaży. No lepiej jak on jest, no bo wtedy on się zachowują inaczej. Po prostu one mnie generalnie, myślę, że one mnie na pewno wyczuły, zobaczyły i no i stąd ten po prostu pośpiech. Czyli były dzisiaj i z lewej, i z prawej. Cudownie. No i teraz idę na obiad, który jest w odległości 10 metrów za plecami. I zdjęcia zdjęciami, ale jeść trzeba. No dzisiaj kuchnia serwuje kaszę jęczmienną, wspaniałą pieczeń i oczywiście surówkę, buraczki czerwone, no plus oczywiście kawa. No i moi kochani, na zakończenie parę słów. Dwa wyjścia mamy za sobą, czyli żurawie, wcześniejsze, dzisiejszy odcinek o jeleniach. Wiecie, jak pracuję, gdzie urzęduję. I słuchajcie, ten odcinek traktujcie bardziej jako podpowiedź, co można zrobić. Czyli niekoniecznie muszą być super jakieś nie wiadomo sprzęty. Wystarczy zwykła siatka, czasami bez. I uwierzcie mi, efekty będą kapitalne. Mówię to bez, czyli siedzenie w trzcinach nieruchomo, byki zrobimy, jeżeli wiemy, gdzie one występują. Siatka, jak nie mamy jakichś dodatkowych akcesoriów, zarzucamy na siebie, czekamy. Oplatamy drzewo, my za siatką. Metod są tysiące. I jestem przekonany, że na pewno wy znajdziecie swój niezawodny system, który wam pozwoli sfotografować to, co naprawdę chcecie. Oczywiście, moi drodzy, widzimy się za jakiś czas. Mówię widzimy się, bo z tym dzwońcem też. Kochani, do zobaczenia już niebawem, bo to jest dopiero początek. I teraz wyjścia już będą takie bardziej konkretne. Też o świcie. Będziemy chodzić w nocy, będziemy tropić. No ale to już za jakiś czas. Dzięki serdecznie za uwagę, za to, że czekaliście. Widzimy się niebawem.